To na to twój lekarz, medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Uff, udało się. Jesteśmy już po badaniach, na które trafiliśmy po ukuciu kleszcza. Szczęśliwie nie był nosicielem borelii, więc nie zaraził nas boreliozą. Może jednak zbyt wcześnie na świętowanie? Co jeśli miał w sobie jakieś inne patogeny? Czego możemy się obawiać i na co powinniśmy zwrócić uwagę? Co radzi twój lekarz? A dzisiaj twoim lekarzem jest specjalistka chorób zakaźnych dr Ewa Jarowicz. Witam pani doktor. Witam państwa. Czy odkleszczowe, wirusowe zapalenie mózgu to częsta choroba? Nie. Natomiast musimy mieć świadomość, że zwiększa się odsetek pacjentów z tą chorobą. Do tej pory, proszę Państwa, w sezonie letnim, czyli w takim sezonie, kiedy najczęściej się zdarza to zachorowanie, ci pacjenci pojawiali się w szpitalu sporadycznie. Natomiast obserwujemy w takiej codziennej praktyce szpitalnej, że tych pacjentów przybywa. Podczas tego lata, ostatniego, które w zasadzie już, można powiedzieć, minęło, patrząc na tą aurę, na każdym dyżurze był pacjent, który był przyjmowany z podejrzeniem tej choroby. Ja nie mówię, że ona się potem potwierdziła, natomiast tych Zachorowanie jest więcej, i powinniśmy o tym pamiętać w diagnostyce różnicowej, że. Ta borelioza, chociaż jest najczęstszą chorobą, to to kleszczowe zapalenie mózgu zdarza się również coraz częściej. Aczkolwiek nie jest to częste zachorowanie. A jakie są typowe objawy tego wirusowego zapalenia mózgu? Czy to jest też, tak jak w przypadku boreliozy, jest taki jeden objaw, który powinien nas naprawdę uczulić, zwiększyć naszą czujność i skierować nas do lekarza? Czy to jest bardziej proces skomplikowany? Jak to wygląda? To jest proces skomplikowany, dlatego że ta choroba nie przebiega, proszę Państwa, tak prosto, ta choroba przebiega w sposób dwufalowy. Co to znaczy? To znaczy, że po ukuciu przez kleszcza, po około tygodniu, maksymalnie dwóch, pojawiają się takie objawy zwiastunowe. My na to mówimy objawy prodromalne. I to jest taki stan, który przypomina grypę czy przeziębienie. Pacjent może mieć gorączkę, może mieć tylko stany podgorączkowe. Jakiś taki rozbity jest? Rozbity, bóle kości, mięśni, stawów, tak, w ogóle złe samopoczucie. No tak czujemy się grypowo, mówiąc i proszę mi wierzyć, że na tym etapie nikt nie rozpozna kreszczowego zapalenia mózgu, nikt, bo traktujemy to jako przeziębienie. Potem jest tak zwana faza pozornego zdrowia, czyli przez kolejny tydzień, dwa, pacjent czuje się świetnie, objawy przechodzą, wracamy do pracy, przestaliśmy gorączkować, minęła nam ta grypa czy pseudogrypa, natomiast po tych kolejnych tygodniu, dwóch, pojawiają się objawy neurologiczne. I tutaj ci pacjenci z reguły lądują, mówiąc brzydko, gdzieś, na Sorach, z reguły neurologicznych, ponieważ mamy bóle głowy, mamy światłowstręt, mamy nudności, mamy wymioty, czujemy się źle i pojawiają się właśnie takie niepokojące objawy neurologiczne. I wtedy, jeśli pogłębi się ten wywiad i gdzieś się tam pomęczy pacjenta, no a proszę powiedzieć, czy rzeczywiście nie kojarzy pan jakiegoś ukłucia przez kleszcza w ostatnim czasie? A zaraz, 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 rzeczywiście, coś tam było. Trzy tygodnie temu byłem na działce. I nam się to wtedy zaczyna układać w jedną całość. Czyli najpierw mamy takie objawy grypowe, nie do rozpoznania na tym etapie choroba, potem ten okres pozornego zdrowia, a potem bum, lecą objawy neurologiczne i tu się zaczyna cała diagnostyka. I muszę Państwu powiedzieć, że ta diagnostyka też nie jest prosta, dlatego że neurolodzy robią swoją robotę, tak? robią badania obrazowe, tomografy, jakieś swoje specjalistyczne badania. Natomiast tak naprawdę, jeśli wykonamy temu pacjentowi Punkcję lędźwiową, tak i pobierzemy płyn mózgowo-rdzeniowy do badania i widzimy, że są tam zmiany, które mogą wskazywać na odczyn limfocytarny, czyli taki stan, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której chorobę wywołały wirusy. To wtedy możemy rzeczywiście postawić to rozpoznanie kleszczowego zapalenia mózgu. To jest takie podejrzenie. Natomiast w pełni stuprocentową pewność dadzą nam badania serologiczne, czyli robimy badanie surowicy przeciwciał IgM i IgG w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu. I tu już mamy, że tak powiem, pełną, kompletną diagnostykę. Więc tu z tym kleszczowym zapaleniem mózgu jest to troszkę bardziej skomplikowane niż w przypadku boreliozy. Ale ja tak słucham, pani doktor, ta punkcja to jest. W takiej diagnostyce neurologicznej, gdzieś tam na końcu. Dalszym... Na końcu. Tak, ta punkcja odbywa się zawsze w szpitalu. Nie ma możliwości zrobienia takiej punkcji gdzieś w gabinecie. To znaczy, no, owszem, nieraz się tak zdarzyło, ale to tak nie powinno wyglądać. Punkcje robimy na sorach w szpitalu, punkcję robimy na oddziałach szpitalnych, kiedy rzeczywiście ten pacjent prezentuje objawy oponowe, czy objawy w ogóle neurologiczne. To jest proste badanie. Tak naprawdę, dla lekarza, który to wykonuje, jest to, proszę Państwa, jedno z bardziej rutynowych i prostych zabiegów. Dla pacjenta wcale to też nie jest taka ciężka sprawa, dlatego, że ja tłumaczę pacjentom, że to jest tak naprawdę jak pobranie krwi, dlatego, że ja jako lekarz muszę wziąć jedną igiełkę cieniutką, którą wbijam delikatnie, nie w żadne kości, nie gdzieś w kręgosłup, jak to się pacjentom wydaje, bo to też takie opowieści pokutują, że ale pani mi gdzieś tam wbije tą igłę w kręgosłup. Absolutnie. Wbijamy tą cienką igiełkę, w zasadzie jak niteczkę, w okolice tkanek miękkich, tak, między dwoma Kręgami wchodzimy tam w przestrzeń i jeśli to zrobi wprawna ręka, a pacjent leży spokojnie i współpracuje, tak naprawdę jest to tak proste badanie jak pobranie krwi. Jedno ukucie, pobieramy materiał po badaniu za 45 minut mamy postawione wstępne rozpoznanie, wykluczenie bądź potwierdzenie choroby. Więc to też nie powinno nas napawać takim lękiem, jeżeli miałoby to wykluczyć lub potwierdzić tak poważną chorobę, powinniśmy z większą ufnością do tego podchodzić jako pacjenci. Tak, nie powinniśmy się bać tego badania, gdyż ono też się proszę państwa nie wiąże z jakimś ryzykiem powikłań czy działań ubocznych po wykonaniu tego manewru. A co na to twój lekarz? A w jakich przypadkach kleszczowe zapalenie mózgu może prowadzić do bardzo poważnych powikłań, jakichś groźniejszych następstw? Tak naprawdę, kiedy rozwinie się pełnoobjawowa choroba, kiedy dojdzie do poważnych uszkodzeń i deficytów neurologicznych, kiedy choroba zajmie nam nie tylko mózg, ale na przykład rdzeń kręgowy, kiedy mamy porażenia kończyn, kiedy musimy tego pacjenta oprócz tego, że wyleczyć, to potem wyrehabilitować i to jest czasem żmudny proces, takim pacjentom. Po przechorowaniu mogą pozostać ubytki neurologiczne, mogą przez bardzo długi okres utrzymywać się zaburzenia pamięci, koncentracji, uwagi. Ci pacjenci mają problem często z powrotem do codziennego funkcjonowania, do swojej aktywności zawodowej. To na szczęście nie zdarza się często, gdyż z reguły ta choroba ma taki, bym powiedziała, charakter samoograniczający się. Powinniśmy też wiedzieć, że tak naprawdę. Nie ma leczenia celowanego na to schorzenie, nie ma leku, tak jak w przypadku bakterii, gdzie dajemy antybiotyk. Tutaj czynnikiem etiologicznym jest wirus, więc bardziej wpływamy na to, co się dzieje w naszym układzie neurologicznym i leczymy tę chorobę objawowo. Jeśli mamy bóle głowy, dajemy leki przeciwbólowe. Jeśli mamy wymioty, dajemy leki przeciwwymiotne. Jeśli dochodzi do obrzęku mózgu czy podejrzewamy obrzęk mózgu, dajemy leki przeciwobrzękowe. Natomiast nie ma to no tak naprawdę leczenia celowanego, wszystko jest leczeniem objawowym i wspomaganym. Efekty są dobre, bo muszą mieć Państwo świadomość, że większość pacjentów po przechorowaniu wraca do zdrowia i do codziennego funkcjonowania. I do pełnej sprawności. I do pełnej sprawności. Natomiast zdarzają się rzeczywiście sytuacje, kiedy mogą się pojawić te ubytki, deficyty neurologiczne, kiedy ten pacjent wymaga jakiejś dłuższej wielotygodniowej, a czasem wielomiesięcznej rehabilitacji, czy na przykład leczenia psychiatrycznego wspomagającego. Pamiętajmy też o tym, że jest to choroba, którą leczymy w warunkach szpitalnych, tak, bo też mnie pacjenci często pytają, a czy on pójdzie do domu, tak, po tym nakłuciu. No więc nie, bo my się zawsze boimy, że gdzieś stan pacjenta neurologicznie może się pogorszyć. W szpitalu możemy pewne leki podać od ręki, w warunkach domowych nie mamy takiej możliwości. Natomiast tych zachorowań jest coraz więcej. Przebieg w większości przypadków jest łagodny. A co na to twój lekarz? Choroba wirusowa, więc szczepionka. Jaka jest skuteczność szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu? Skuteczność szczepionki jest bardzo wysoka, proszę Państwa. W tej szczepionce podajemy trzy dawki. To jest tak zwany schemat podstawowy. Podajemy pierwszą dawkę szczepionki, drugą podajemy tak naprawdę po dwóch do czterech miesięcy, a trzecią dawkę szczepionki podajemy gdzieś maksymalnie do roku od pierwszej dawki. To jest taki schemat podstawowy. Owszem, każdy Schemat podstawowy można skrócić, zastosować taką wersję uproszczoną, ale to się robi tylko i wyłącznie w określonych sytuacjach. My wiemy, że taki prawidłowy schemat podstawowy przyniesie nam większą skuteczność niż taki schemat przyspieszony. Jest to też szczepionka, która wymaga podania dawek przypominających, ale jeśli ktoś jest świadomy i podjął to szczepienie, będzie tego pilnował tak i będzie wiedział, że tam co 3, co 5 lat musimy się zaszczepić. Jest to o tyle ważne, że są pewne grupy, pacjentów w tej chorobie którzy są tak naprawdę predysponowani do cięższego przebiegu. To są ludzie starsi, to są ludzie z deficytami immunologicznymi, z chorobami immunologicznymi, ludzie z nowotworami, na leczeniu immunosupresyjnym, biologicznym. Ci pacjenci będą mieli cięższy przebieg schorzenia, będą wymagali dłuższej hospitalizacji, mogą mieć więcej działań ubocznych czy deficytów. W związku z tym te szczepienia są przede wszystkim dla nich, dla dzieci, dla osób pracujących na terenach leśnych, ale też, proszę Państwa, dla ludzi, którzy w swoim gospodarstwie mają zwierzęta, dla wszystkich właścicieli psów, gdyż my doskonale wiemy, że nasz piesek, który wraca ze spaceru, położy się w kuchni na kafelkach, to tak naprawdę zaraz po podłodze rozejdzie się 10 kleszczy. Więc szeroka jest grupa pacjentów, do których są kierowane te szczepienia. Te szczepionki są, są dostępne, nie są drogie, nie mają działań ubocznych. To jest naprawdę, proszę Państwa, jedna z wielu szczepionek bezpiecznych, gdzie tak naprawdę. Nawet ręka nie za bardzo boli po podaniu tego szczepienia. I możemy normalnie funkcjonować, nie musimy się absolutnie bać tych szczepień. Jak w większości szczepień nie powinniśmy się obawiać, jeżeli są wpisane do kalendarza szczepień. Tak, ale pacjenci też, panie Dariuszu, mają takie swoje jakieś wiadomości. A potężcu to boli ręka, a potężcu to trzy dni nie można pracować ani tą ręką ruszać. To jest troszkę prawda. Są szczepionki, które bardziej bolą, są szczepionki, które dają częstsze odczyny miejscowe. My to też wiemy i też uprzedzamy pacjenta. Na izbie przyjęć podając anatoksynę przeciwtężcową, ja mówię: ta ręka może pana 2-3 dni boleć. I to jest normalne. I proszę nie wracać, i proszę nie panikować, bo tak będzie. Natomiast tutaj mówię: nie ma się prawa nic dziać. Nic pana nie będzie boleć, będzie pan się czuł dobrze i jutro pójdzie pan do pracy. Więc to jest tak, powiedzmy, dla pacjenta taka łagodniejsza szczepionka. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Co jeszcze może nam grozić, jeśli chodzi o kleszcze? Bo o tym rozmawiamy podczas naszych ostatnich spotkań. Choroby odkleszczowe i profilaktyka tych chorób to ważne zagadnienie. I taki delikwent, który został ukłuty przez kleszcza, to nie tylko zagrożony jest pewnie boreliozą albo wirusowym zapaleniem mózgu te kleszcze, to one tą bogatą mają florę. Tak, to są ba bardzo bogato wyposażone stawonogi, te wszystkie niebezpieczne patogeny. Natomiast rzeczywiście, my tak naprawdę jesteśmy, proszę Państwa, na etapie diagnozowania tych chorób. My wiemy, że są riketsiozy, my wiemy, że jest anaplazmoza, że jest babezioza, erlichioza, takie ładne nazwy, ale my tak naprawdę dopiero raczkujemy z tą diagnostyką, uczymy się diagnozować te choroby uczymy się leczyć. Może bardziej wprawni są w tym wszystkim Amerykanie, ta wiedza dociera do nas i możliwości diagnostyczne również, chwała Bogu. Natomiast to tak naprawdę jeszcze troszkę raczkuje na naszym polskim podwórku. Bójmy się boreliozy, bójmy się kleszczowego zapalenia mózgu. Pamiętajmy jak postępować, pamiętajmy o szczepieniach, pamiętajmy o tym, żeby nie panikować i żeby najważniejsze obserwować to miejsce po ugryzieniu, natomiast nie latać po lekarzach i nie wzbudzać Potrzebnej paniki, i to jest dla nas najważniejsze. Natomiast, owszem, są choroby, które mogą się pojawić i my takie rozpoznanie też nieraz postawiliśmy w szpitalu u pacjentów, którzy wracali z dalekich podróży, którzy mieli rzeczywiście udokumentowany na przykład pobyt gdzieś tam w obszarach Ameryki Północnej, gdzie jest większe ryzyko, rickettsios. To z taką diagnostyką też się borykaliśmy, ale to się na naszym tutaj rodzimym podwórku zdarza rzadko. Powiedziałam w podcaście, co na to twój lekarz, dr Ewa Jerowicz. Specjalistka chorób zakaźnych. Bardzo dziękujemy, pani doktor. Ja również dziękuję za rozmowę. Co na to Twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień, nowy odcinek.